Witam Was. Dziękuję tym, którzy rozwiązali test. Jak widzicie, 9 osób rozwiązało mi ten test. Tutaj z wyników widzimy, że czyli drugie i czwarte zadanie zostało zrobione prawidłowo, bo pierwszym było podać swoje dane. Trzecim, piątym i szóstym był problem. Zatem przejdźmy do zadań. Tak jak powiedziałem, to zadanie sobie odpuszczam, gdyż wiecie, jak go rozwiązać. Fajnie, że rozumiecie. Zadanie trzecie. Obliż długość odcinka CD, czyli ten kawałek tego odcinka muszę policzyć. Jeżeli odcinek BA, odcinek BA czy AB, to jest ten tu na dole, ma 12 cm, odcinek BC, czyli ten tu ma 20 cm. Jest to trójkąt prostokątny. Czyli mając ten odcinek, możemy obliczyć, sobie tutaj wrzucę, czy na razie się skupiam na tym dużym trójkącie. Na tym dużym trójkącie ten odcinek będzie miał 12, a ten odcinek ma 20. No, tu jest kąt prosty. Czyli stwierdzenia Pitagorasa, które się poznali, mamy. To jest odcinek A, to jest odcinek B i to jest odcinek C. Te dwa są ważne, że to jest przyprostokątne, to jest przeciwprostokątne. Czyli suma kwadratów przyprostokątnych A do kwadratu dodać B do kwadratu równa się C do kwadratu. Tak więc, co my mamy? Mamy A, mamy. Czyli mam ponieść 12 do kwadratu. Dodać. Mamy B? Nie, nie mamy B. Więc wpisuję B do kwadratu. To się równa C do kwadratu. C mamy, czyli będzie 20 do kwadratu. 12 do kwadratu, czyli to jest 12 razy 12, to jest 144. Dodać b kwadrat równa się 20 do kwadratu, 20 razy 20, czyli 400. No i teraz, moi drodzy, zwykłe równanie, które niedawnośmy przerabiali, czyli wiadome przenosimy na stronę wiadomych, niewiadome na niewiadomych. Niewiadomym jest b, czy będzie b kwadrat. To się równa 400 odjąć 144. Tak więc b kwadrat. A nadmienię, że gratuluję tym dwom osobom, które uzyskały 100%, czyli wszystko zrobili bezbłędnie. Super, bardzo się z tego cieszę. Gratuluję Wam. 400 odjąć 144 to będziemy mieć 260, 56. 56. No i teraz, żeby obliczyć, ile to jest b, bo nas nie interesuje, ile wynosi b kwadrat, tylko b, to muszę to spierwiastkować, bo zastosuję działanie przeciwne do potęgowania. Pierwiastek z 265. No jak obliczyć? No to muszę, przypominam, że rozkładamy na czynniki pierwsze, czyli 256 będziemy rozkładać na czynniki pierwsze. Na pewno da się podzielić przez 2. To będzie 100, 25 plus 3, 128. No to na pewno przez 2. 100 to będzie 64. Przez 2, 32. Przez 2, 16.
przez 2. 8 przez 2. 4 przez 2. 2 i przez 2. 1. Koniec. Jest stopnia drugiego pierwiastek tutaj, czyli po dwie liczby w parę. Z tego będzie dwójka, z tego będzie dwójka, z tego będzie dwójka. No, jak widzimy, mamy same pary, z tego też dwójka. Teraz muszę tylko te liczby pomnożyć. 2 razy 2, 4, razy 2, 8, razy 2, 16. Czyli B równa się 16. Gdzie jest B? To jest ten odcinek, to jest ten duży trójkąt analizowałem, czyli to w naszym zadaniu będzie odcinek AC. Przerzucę tu. Długość odcinka to się oznacza taki dwupionowy kreskak. Długość odcinka AC równa się 16. Czyli tego tutaj, całego długiego. Co możemy jeszcze policzyć? Pamiętamy, że ten tutaj ma 12, stąd to mamy. Ale mamy jeszcze podane, że odcinek BD, czyli ten tutaj, ma 13. A widzimy, że tu nam powstaje też trójkąt prostokątny, więc po raz kolejny muszę skorzystać z stwierdzenia Pitagorasa, analogicznego do tego, co robiłem przed chwileczką. Czyli tu mam 13. Oj, przepraszam, wróć, 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 wróć. Tu mam dolny odcinek, to jest ten AB, to jest 12. A BD to będzie przeciwprostokątna, tu będzie 13. No i pytanie, ile jest tu? A oznaczę sobie to przez x. No i teraz, moi drodzy, jak to wygląda, jak zbudujemy równanie przyprostokątne, czyli suma kwadratów przyprostokątnych. Pierwsza przyprostokątna do kwadratu, dodać druga przyprostokątna do kwadratu, ma się równać przeciwprostokątnej do kwadratu. Dobrze, no to idziemy dalej. X do kwadratu. No, na razie z tym nic nie zrobię, więc przepisuję. To się równa. Bo przepraszam, nie równa się. Dodać. 12 do kwadratu to będzie 144. A 13 do kwadratu 169. No i teraz, tak jak poprzednio, przenosimy na stronę. X kwadrat to się równa 169, bo to tu było. Odjąć 144, czyli x kwadrat równa się 25. Pierwiastkujemy stronami. Czyli sam x, no pierwiastek z 25 chyba nie muszę rozkładać na czynniki pierwsze, to jest 5. Czyli długość tego odcinka będzie 5. Długość odcinka AD równa się 5. To jeżeli całego było 16, tego jest 5. No to widzimy, że naszym zadaniem jest obliczyć długość odcinka CD, czyli od całego, czyli od 16, muszę odjąć 5. Czyli długość odcinka CD lub DC równa się 16 odjąć 5, czyli równa się 11. Koniec zadania. Tak należało rozwiązać to zadanie. Ok, chodźmy dalej.
Chwileczkę, któreśmy to zadanie robili? A tutaj. Czyli z tym zadaniem nie było problemu, było poszło elegancko. Znaczy, to Wam wyjaśniłem. To zadanie Wam poszło bardzo dobrze. Nie mieliście z nim żadnego problemu, więc przechodzimy dalej. I zadanie kolejne, które Wam przysporzyło niektórym przynajmniej kłopotów, to było zadanie czwarte. Więc oblicz obwód i pole czworokąta KLMN. Tu mamy ten czworokąt, ale moi drodzy, oblicz pole i obwód tego czworokąta. Moi drodzy, żeby to policzyć, to ja tutaj widzę w pierwsze, co mi się rzuca w oczy, że ja tu mam dwa trójkąty prostokątne i te trójkąty prostokątne nas interesują. To jak wam pisałem, twierdzenie Pitagorasa jest niezwykle ważne i będzie potrzebne. I musicie po prostu, musicie go opanować. Gdzie w tym zadaniu, w tych trójkątach prostokątnych, od czego mogę zacząć? Tego trójkąta się na razie nie przyczepię, bo mam tylko jeden odcinek. Nic nie wiem o tych dwóch bokach, więc z nimi nic nie jestem w stanie zrobić. Natomiast przy tym trójkącie prostokątnym już mogę, widzę, coś zrobić, bo widzę, że mam podane dwie przyprostokątne, a jak już mam dwie przyprostokątne podane, no to trzeci bok zawsze jestem w stanie policzyć. No to przechodzimy do obliczeń. Czyli przyprostokątne. To no, nie jest ważne, czy on jest tak samo ustawiony. Ważne jest, żeby to były przyprostokątne, że nie mogę sobie wziąć liczby z przeciwprostokątnej, a wpisać jako przez prostokątną, bo to by był błąd. Przy kącie prostym to przy kącie prostym. 12, 9. No i muszę policzyć, tutaj będzie dla mnie x tym razem. Czyli będzie jak? Przyprostokątne do kwadratu. 9 do kwadratu, dodać 12 do kwadratu, to się równa x kwadrat. 9 do kwadratu jest 81, dodać 144, to się równa x kwadrat. Z tego mi wyjdzie po dodaniu 225. 225 to się równa x kwadrat. Pierwiastkuję stronami i x to się równa 15, jak się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. 15 razy 15, że będzie 225. 15 razy 10, 150, 70, 225. Dobrze. Tak, czyli ten odcinek jest 15. Dla nas to jest ten odcinek. Ten odcinek miałby 15. Aha. No to przejdźmy. Czyli, a teraz sobie może już narysuję. Zrobię taki rysunek pomocny, czy tu tak i tak. Tu mam podane, że mam 25. Tu mam, obliczyłem, że będzie 15. No i to będzie x. Sekunda, musicie mi dać, bo piesek chce do... Więc tak, no to tutaj mamy, tu jest kąt prosty. Czyli mamy 15 do kwadratu, przy prostokątne do kwadratu, czy to będzie 15 do kwadratu, dodać x do kwadratu i to się ma równać 25 do kwadratu. 15 do kwadratu, czyli jest 225. Dodać x kwadrat równa się
25 razy 25 to jest 625. No tak, 625. A teraz x kwadrat to się równa 625, odjąć 225, czyli x kwadrat to się równa 400. Spierwiastkujemy stronami, czyli x to się równa 20. Zatem wiemy, że ten odcinek ma 20. Ten odcinek ma 15. Pozostałe mamy. Oblicz obwód i polecz prostokąta. No to, moi drodzy, zacznijmy od obwodu. Obwód jest to suma wszystkich jego boków, czyli tego, tego, tego i tego. Tego nie bierzemy, bo to nie jest bok. Czyli pole te liczymy najpierw obwód. To się uda. Czyli będzie jak? 25 dodać ten bok miał 20, a ja sobie to od razu w słupku zapiszę. Dodać ten bok 9. Kurczę, źle się piszą myszką, bierzcie mnie. Dziewięć i ten bok 12. Ok, plus. No to mamy tak. 9 plus 2 to będzie 11, plus 5 to będzie 6. No i to będzie 1 dalej. Tu mi wyszło 16. I tu mamy 6. Czyli obwód wyszedł 66. Obwód wyszedł 66. Moi drodzy, gdyby to było zadanie testowe, gdyby to był test, który mam rozwiązać na czas, mnie czas goni, to w tym momencie bym już skończył przy takich odpowiedziach, jakie tutaj się znajdują. Bo obwód to są zwykłe centymetry. To też trzeba wiedzieć. To jest długość. A tylko długość 66 cm, czyli tu mam tylko raz wyrażone. Czyli to musi być prawidłowa odpowiedź. No i faktycznie jest to prawidłowa odpowiedź. Ale ponieważ tutaj mi chodzi, moim zadaniem jest was nauczyć też, jak sobie radzić z takimi zadaniami, gdyby były otwartymi, to pokażę wam też, jak należy policzyć drugą część zadania, czyli pole. My już wiemy, że obwód ma 66 cm. To zatem jak policzyć pole? Aby policzyć pole, moi drodzy, to musimy wziąć i nie wiemy wcale, że to jest trapez. Nie ma nigdzie powiedziane to w treści zadania, że jest to trapez. Tak może się wydawać, że te dwa boki są do siebie równoległe, ale nie mamy tego powiedziane w treści zadania, więc nie mogę tego przyjąć jako pewnik, więc nie mogę z tego korzystać. Zatem jak to policzyć? No policzę to jako dwa trójkąty. Pola dwóch trójkątów prostokątnych. Czyli jak policzyć pole trójkąta prostokątnego? Wzór na pole trójkąta to jest A razy H przez 2. W matematyce nic nie ginie. W matematyce muszę mieć wszystko cały czas. Więc tu będzie ta długość miała 20,
ta długość miała 15. To są pod kątem prostym do siebie, więc będę mnożył. Pole pierwszego to będzie tego większego 20 razy 15 podzielone przez 2. Tu mogę skrócić, to tu będzie 10, tu 1 i teraz 20, znaczy już nie 20, 10, 10 razy 15 to jest 150. Pole większego to będzie 150 centymetrów kwadratowych, bo pola jest kwadratowych. Pole drugiego trójkąta, to było pierwszego, teraz drugiego, czyli tego mniejszego, znowu kąt prosty tu, czyli mam pomnożyć te dwa boki. 12 razy 9 przez 2, tu się da skrócić, tu będzie 1, tu będzie 6. 6 razy 9 to 54 centymetry kwadratowe. No i teraz muszę dodać te dwa boki, te dwa pola do siebie, te dwa trójkąty. 150 dodać 54, no równa się 204 centymetry kwadratowe. I już mamy faktycznie potwierdzoną tą odpowiedź. Zadanie kolejne, które mieście do rozwiązania w domu. To było już zadanie ostatnie jest. Mianowicie, oblicz pole kwadratu K1, tutaj tego K, jeśli wszystkie figury zbudowane na bokach trójkąta prostokątnego to kwadraty. Wykorzystaj informacje podane na rysunku. Moi drodzy, no to skoro to są kwadraty, to jest wprost stwierdzenie Pitagorasa. Wprost. Czyli pole tego największego kwadratu jest równe sumie pól tych dwóch mniejszych. Ale pól, nie boków, tylko pól. Zatem mamy pole tego kwadratu. No jak obliczyć pole kwadratu k? No to będzie k kwadrat, tak? Tu k jest oznaczone jako to pole. Czyli to możemy sobie przyjąć to k. Oni już to oznaczyliśmy. Dodać pole tego kwadratu. A tutaj nie mamy podane, że pole wynosi 4, tylko mamy podane, że ten bok ma 4. Więc ile będzie miało pole? A no 4 razy 4 to 16. Czyli dodać 16. A to się równa, no pole największego wynosi 32. Dlaczego ja tu nie dałem do kwadratu? No bo ja tu nie mam podanego boku, tylko że pole, całe pole to jest k. Pole tego trójkąta, tego kwadratu to wynosi k. Dlatego ja już wpisuję samo k. No i wyszło mi takie proste równanie, czyli żeby obliczyć k, no to ja muszę od 32 odjąć 35, przepraszam, tutaj jakiś mi się już błąd wtargnął. To było 35. Tutaj jest 35, czyli 35 odjąć 16. No to wiemy, że 35 odjąć 16 to jest 19. I tak należało rozwiązać to zadanie.